Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj będę miał przywilej dwa razy to samo kazanie głosić. Chyba że Duch Święty po południu w Żyrodowie poprowadzi mnie inaczej. Ale temat mojego dzisiejszego kazania, możesz wyświetlić pierwszy slajd. W jakim stopniu będzie kontynuacją tego, co wczoraj przeżyliśmy? Wczoraj Cieszka Żółtko w swoim spektaklu właściwie to, o czym mówiła, to o bogactwie, o tym, co jest tak naprawdę ważne w naszym życiu. I ja chciałbym dzisiaj jeszcze raz, po raz kolejny, odnieść się w jakiś sposób, zaapelować w moim kazaniu, bo wiecie, jaki jest cel kazań? Cel kazań jest taki, żeby czytać słowo, wydobywać z tego słowa wartości, wskazywać nam na pewne rzeczy, które są ważne, istotne, zachęcać nas, pobudzać, prowadzić do refleksji, albo też prowadzić do pokuty, jeśli taka jest potrzeba, pokazywać Bożą świętość, Bożą dobroć, ale też wskazywać nam na pewne prawdy. I to zwykle tak jest, że powtarzamy pewne prawdy, albo przypominamy pewne prawdy po to, żeby na nowo jakby sobie je przypomnieć, bo jako ludzie mamy taką tendencję, że pewne rzeczy, które są dla nas takie oczywiste, bo gdy wiele lat po nawróceniu myślimy o rzeczach tak oczywistych, jak zbawienie, czy jak przebaczenie grzechów, to jakby gdzieś tam w pewnym momencie zaczynamy przychodzić z tym do porządku dziennego i przestajemy jakby to cenić, może to nie jest najlepsze słowo, ale jakby przestajemy zauważać. To jest trochę tak jak z małżeństwem. Na początku gdy chłopak i dziewczyna są zakochani, przeżywają bardzo, nie mogą żyć bez siebie, każdy dotyk to drżenie serca, a potem przychodzi codzienne życie, przychodzi małżeństwo, przychodzą wyzwania i gdzieś tam na jakimś etapie możemy przestać siebie cenić. I wtedy należy się zatrzymać, pomyśleć, spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie dobre chwile, przypomnieć sobie wszystko to, co jest cenne. Moje kazanie dzisiaj, a może zanim to następny slajd bym Cię prosił. Nie mogłem sobie podarować, aby nie wrzucić Wam takiej... Nie wiem, czy widzicie dobrze. To jest... Strasznie mi się ten tekst podoba. Najnowsze badania wykazały, że 90% Polaków żyje w stresie, reszta żyje w Chrystusie. Żart, dowcip, ale wiecie, bardzo mnie poruszył, dlatego że życie w Chrystusie pomaga nam przeżyć stres. Ja nie mówię, że życie w Chrystusie to jest życie bez stresu. No to byłoby nieprawda. Ale gdy jestem w Chrystusie, to mam jakąś szansę, żeby ten stres gdzieś spacyfikować. Mam jakąś nadzieję. Mam jakiś korzeń. Mam jakiś fundament. Jak nie jestem w Chrystusie i żyję tylko dla siebie, żyję tylko dla swoich celów, żyję tym, co dziś, jutro, co materialne, co dotknięte i przychodzi kryzys, przychodzi problem, przychodzi choroba, przychodzi jakakolwiek tragedia, no to co? No to stres mnie zabija. To nie mam żadnego fundamentu, ale jak jestem w Chrystusie. Chciałbym Wam to na początku mojego dzisiejszego kazania na nowo przypomnieć i zachęcić Was, żebyśmy to dzisiaj tak docenili, zauważyli, że Chrystus daje nam zbawienie, ale daje nam też fundament i tą szansę, aby nie zginąć w stresie, nie zginąć, kiedy On przychodzi. Ok, otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, jeśli macie Biblię, i będziemy dzisiaj czytać przypowieść, którą wszyscy doskonale znamy, ale może niekoniecznie ostatnio czytaliśmy. Więc przeczytajmy sobie 16 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 19 wersetu będę czytał. Był pewien bogaty człowiek. Nosił szaty z purpury i najlepszego lnu, a na co dzień wystawnie ucztował. Przy bramie jego dworu, zwróćcie uwagę, że tu jest jakaś relacja, tak? Był bogacz i przy bramie jego dworu, czyli u drzwi gdzieś tam, leżał pewien porzucony żebrak. Miał na imię Łazarz i cały pokryty był wrzodami. Pragnął najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza.
Tak nawet psy przychodziły, by lizać jego wrzody. W końcu żebrak zmarł. A aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem, u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany. A gdy w krainie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku. Ojcze Abrahamie, zawołał, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życie. Podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, nie mogli i aby stąd do nas nikt nie zdołał się przenieść. Wtedy bogaty powiedział, proszę cię mieć ojcze, abyś posłał do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca od ręki. Abraham na to, mają Mojżesza i mają proroków. Niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, nie przestawał prosić bogaty. Ale jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, wtedy się upamiętają. Wtedy Abraham powiedział, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, i tak nie uwierzą. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że to bogactwo tutaj jest pewną metaforą. Jest pewną metaforą wartości, celów, dla których żyjemy, celów naszego życia. Ostatnio bardzo dużo myślę o wartościach. Może dlatego, że robię tą szkołę w Anglii i tam dużo jest takich, tego typu tematów. Ale wartości to coś, co nadaje naszemu życiu kierunek. Taka definicja, gdybyście otworzyli sobie Wikipedię, co to są wartości, to wartości to coś takiego, co nadaje naszemu życiu kierunek. Zestaw pewnych prawd, w które wierzymy, które kierują naszym życiem albo które nadają naszemu życiu jakiś sens. I zawsze powtarzam, że jeśli coś cenimy, jeśli coś jest dla nas dużą wartością, to wtedy będziemy gotowi dla tej sprawy poświęcić czas, energię, siły, a czasem nawet poświęcić życie. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę, to wyobraźmy sobie tą scenerię. Oto jest bogaty człowiek, który mieszka pewnie w pięknym domu i wiecie, jak domy w Starym Testamencie wyglądały, one były budowane w Nowym też tam na początku na bazie kwadratu, był na środku dziedziniec i gdzieś było, z przodu było wejście. To nie wyglądało tak jak teraz, że piękne ogrody gdzieś tam w tle dom, tylko raczej był mur albo ściana frontowa domu i w tej ścianie była jakaś brama, przez którą wchodziło się na dziedziniec, a cały dom był zbudowany na bazie takiego kwadratu w środku z dziedzińcem. I wyobraźcie sobie, że na zewnątrz zwykle tak było, że przed domami bogatych ludzi no, gromadzili się ludzie, którzy liczyli na to, że jak ktoś będzie wychodził albo wchodził bogaty, no to rzuci coś na tacę, albo przynajmniej dadzą coś zjeść. Czasami jest tak, że słudzy, gdy przynosili jakieś jedzenie, i to było w dobrym zwyczaju na przykład u Żydów, że gdy pan domu wysyłał sługę na targ, aby kupił tam żywność, to mówił, coś tam możesz zostawić biednym, prawda? To było w dobrym tonie. Więc oni leżeli u tych bram. I tu mamy taką historię, że był bogaty właśnie człowiek i był człowiek o imieniu Łazarz. I zastanowiło mnie to, że imienia tego bogatego człowieka nie mamy. A ten biedny człowiek, Biblia mówi nam, jak miał na imię. Ja zastanowiłem się nad tym i pomyślałem, że to jest tak jak z tą ubogą wdową. Niedawno mówiłem kazanie, pamiętacie o tej wdowie, którą Pan Bóg zobaczył, która wrzucała do skarbony wszystko, co miała. I wtedy zwróciłem uwagę na to, że Bóg z tłumu ją wyłowił. Że Bóg ją zobaczył pośród wielu, wielu, wielu innych ludzi, zwrócił uwagę właśnie na nią. I tutaj widzę podobną sytuację. To Bóg zna imię i podaje imię tego ubogiego człowieka. Tak jakby Bóg chciał nam powiedzieć, ja zauważam, ja widzę. Ludzie przechodzą mimo, ludzie nie zwracają uwagi. Wczoraj, gdy mieliśmy ten spektakl ciężki, ona tam tak bardzo
pięknie to było pokazane, że z perspektywy nieba Pan Bóg widzi najdrobniejsze rzeczy. Jakieś nasze gesty, zarówno nasz trud, jak i nasze starania. Nasze serce, które gdzieś tam, o którym gdzieś tam nikt nie widzi. Pamiętam z tego wczorajszego wieczoru, bardzo mi uderzyło, jak opowiadała tą historię, gdy kiedyś tam, w jakimś tam momencie wrzuciła w kościele na tacę ostentacyjnie 200 zł. Wyciągnęła z portfela i wrzuciła 200 zł. I zauważyła, że ludzie stojący wokół patrzyli na nią z dumą, pokiwali głową. I Pan Jezus wtedy na nią spojrzał i mówi, no, już odebrałaś swoją nagrodę. Wtedy, właśnie w tym momencie. Nie? Ona się zasmuciła, a Pan Jezus wtedy powiedział tak, ale ja widziałam. Także te momenty, kiedy siedziałaś w domu, otworzyłaś telefon, nikt o tym nie wiedział i przelałaś na jakąś sprawę dobrą, jakąś kwotę. Nikt o tym nie wiedział, ale ja to widziałem. I uderza mnie, wiecie, fascynuje mnie, wzrusza mnie, porusza mnie to, że Bóg właśnie ma taką cechę, że On właśnie jest taki, że On dostrzega, że On widzi Ciebie. Widzi drobne rzeczy. My widzimy to, co zewnętrzne. Ale Bóg patrzy na serce, tak jak przy Dawidzie. Pamiętacie Dawida, prawda? Gdy miał być wybrany król Izraela po Saulu, tam Samuel powiedział to piękne zdanie. Człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, ale Bóg patrzy na serce. Dlatego, gdy myślę o Kościele, gdy myślę o nas, to staram się bardzo często szukać tego, co mógłby Bóg zauważyć. W nas, w naszych nabożeństwach, w ludziach. Czasami narzuca nam się ta ocena, taka ocena ludzka. Ale Bóg ma inną ocenę i często nas uczy, aby dostrzegać. Nigdy nie zapomnę tej historii. Ja tysiące razy ją mówiłem, ale ona jest tak piękna, że muszę jeszcze raz powtórzyć, kochani. O tym kaznodziei, który był wielkim kaznodzieją, jeździł na całym świecie. Tysiące ludzi się nawracało na jego kazaniach i na jego tych konwencjach różnych. I umarł, poszedł do nieba i nagle patrzy, a tu jakaś taka staruszka z jego kościoła wspaniałą koroną, dużo wspanialszą niż ona, wspaniałą świtą, wspaniałą szatą. I on się pyta Pana Jezusa, Panie Jezu, no dlaczego ona, ja tyle? Ona tylko siedziała z tyłu i modliła się w moim kościele. I Pan Jezus mówi, wszystko to, co Ty zrobiłeś, w swojej służbie zrobiłeś dzięki jej modlitwie. I sobie tak pomyślałem, może w tym kościele jest ktoś, może ktoś, o kim nigdy bym nie pomyślał, kto modli się o mnie, i ja kiedyś pójdę do nieba i powiem, Panie Boże, Krynica, Żywiec, Żyra, no będę tam wymieniał różne rzeczy, a Pan Jezus mówi, a, zaraz, ale to nie dzięki Tobie. A oni się modlili, on się modlił, ona się modliła. Bóg zauważa, Bóg docenia, więc i my cenimy siebie. Błędem bogacza, wiecie, to jest też ciekawe tutaj, że Pan Jezus nie mówi tutaj, że bogactwo jest czymś złego. Błędem tego bogatego człowieka nie było to, że był bogaty, ale to, że nie zauważał obok siebie drugiego człowieka. Nie widział tej biedy. Przechodził mimo, ale się nie był w stanie pochylić. Gdy myślę o tej przypowieści, to myślę też o czekaniu na nagrodę. O tym, że Pan Jezus w tej przypowieści mówi nam tak. Żyjemy tu na ziemi. I to, co tu na ziemi, oczywiście dla Niego też jest ważne. Nasza postawa, nasze życie, nasze motywacje, miłość, którą dzielimy z innymi, serce, to, czy trzymamy się prawdy Bożego Słowa, to, czy staramy się żyć życiem świętym i sprawiedliwym, ale pokazuje nam tą perspektywę, że tak naprawdę prawdziwą nagrodę i prawdziwe błogosławieństwo i to, co będzie nieporównywalnie większe, wspanialsze, doskonalsze, bardziej będziemy to wszystko przeżywać, będzie dopiero tam. I ta nagroda, ta prawdziwa nagroda będzie tam. I czasem jest tak, że nam jest trudno czekać na coś, co gdzieś tam w perspektywie jest. Gdy Pan Jezus mówi, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I często nam pokazuje, że ten skarb, który On chce, byśmy zbierali, to nie jest przede wszystkim ten skarb. Oczywiście Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy byli Jego głosem,
żebyśmy byli Jego świadectwem, świadectwem o Nim, żebyśmy Mu służyli, żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy troszczyli się o Królestwo Boże, żebyśmy używali swoich darów, żebyśmy odkryli, jakie mamy obdarowanie, jaki cel Bóg ma dla nas w życiu, jakie powołanie, ale tak naprawdę najważniejsze i najważniejsza nagroda i najcenniejsza rzecz to jest to, co Bóg zostawia nam tam. I tam będziemy się cieszyć. Tam będziemy szczęśliwi. Tam wszystko zobaczymy tak, jak powinniśmy zobaczyć. I to jest ta perspektywa, która jest nam potrzebna ciągle i na nowo. To jest ta perspektywa, o której powinniśmy sobie przypominać. Marność nad marnościami, wszystko marność. Pan Jezus powiedział, wczoraj to czytałem, nie gromadźcie sobie z Ewangelii Mateusza, to jest 6 rozdział, bodajże tam 19 i kolejne wersety. Sprawdzę sobie, tak, 6 rozdział, 19, 20, 21. Pan Jezus tam powiedział tak, nie gromadźcie sobie skarbów tu na ziemi, gdzie mur i rdza niszczą, gdzie złodziej może ukraść, gdzie przyjdzie nieszczęście, przyjdzie trzęsienie ziemi, przyjdzie pożar i wszystko zniknie. Ale gromadźcie sobie skarb tam w niebie. Co to jest za skarb? Patrząc na tego bogacza i na tego, co to jest za skarb, który mamy gromadzić tam w niebie. Za chwilę chciałbym do tego dojść. Tragiczne jest też to, że te słowa, które powiedziane zostały do tego bogacza, za życia otrzymałeś nagrodę. No i to jest też pytanie, które ja sobie stawiam i stawiam dzisiaj wam. Kiedy chcesz otrzymać nagrodę? Albo kiedy chciałbyś otrzymać tą główną nagrodę? Albo gdzie chciałbyś położyć akcent? Gdzie ja chciałbym położyć akcent mojego życia? Wiecie, to jest trudne pytanie, bo Pan Bóg nie zabrania nam szukać dobrych rzeczy tutaj. Nigdzie w Bożym Słowie nie jest napisane, że nie mamy, że Bóg nie chce, byśmy mieli ładny dom, żebyśmy jechali na fajne wczasy, żebyśmy mieli dobrą pracę, żebyśmy jeździli dobrym samochodem. Nigdzie nie jest napisane, że w tym jest coś złego. Ale jednak musimy czasem sobie, choć czasem zadać to pytanie, czy nie warto czasem nie otrzymać tej nagrody tutaj? Czy nie warto czasem być tym, który się smuci? Być tym, który jest cichy, pokornego serca. Być tym, który nie otrzymuje tej nagrody, nie oddaje wet za wet, nie mści się, przebacza, rozumie. Gdy myślę o tym skarbie, który zbieramy sobie w niebie, to pomyślałem sobie wtedy, że ten skarb zbieramy za każdym razem, kiedy umiemy przebaczyć. Za każdym razem, kiedy zapominamy o tym, co lewica, co czyni prawica i gdzieś tam dajemy na dobry cel. I to, wiecie, my jesteśmy jako ludzie tak bardzo czasem wyrachowani. Ileż to razy rozmawiam w takich sytuacjach, kiedy ktoś mówi, a tu nie warto dawać, bo oni to zawsze na pewno na alkohol, a tamtej nie warto dawać, bo poszła i wyrzuciła i chciała na chleb, a coś. Wiecie, tak sobie myślę, jak Pan Bóg na to patrzy, gdy na przykład damy komuś pod hipermarketem coś, a potem zobaczymy, że ten ktoś to zmarnował. Jak myślicie, czy Pan Jezus załamuje ręce i myśli sobie, no i po co dałeś? No bez sensu dałeś? No widzisz, zmarnowane zostało. Myślę, że nie. Myślę, że Pan Bóg tą osobę, która zmarnowała, oceni. Ale na nas patrzy kategoriami, jakie są twoje motywacje. Nawet jeżeli, odważę się to powiedzieć, nawet jeżeli czasem nierozsądnie dasz, ale jest to szczere, jeśli jest to z serca, jeśli jest to po prostu jakiś twój gest i wyraz twojej miłości, to wierzę, że oczywiście Pan Jezus, gdyby z tobą usiadł, to powiedziałby, słuchaj, ale najpierw pomyśl, bo oczywiście, oczywiście, jasne, ja tego nie, absolutnie nie neguję, to jest prawda, ale myślę o motywacjach, myślę o tym, co jest cenne, co jest najważniejsze, jaki jest ten skarb. Wiecie, następną rzeczą, która tutaj mnie dotyka, to to, że gdy ten człowiek był już, ten bogaty człowiek był już tam, gdzie był, w tym ciemnym miejscu i ujrzał z daleka, to jaka była jego reakcja? Nagle nie tylko dostrzegł swój grzech,
Ale nagle, słuchajcie, ja się śmieję, bo przyszło mi do głowy, że nagle w sytuacji, kiedy to dane mu zostało poznanie, kiedy zobaczył Boga, kiedy zobaczył tą właściwą perspektywę i nagle znalazł się tam, gdzie jest płacz, zgrzyt, zgrzytanie zębów, jak to jest napisane, kogoś tam ze skórą działają. Nagle znalazł się w takim miejscu, strasznie rzeczy. Dla tych, którzy oglądają i nie słyszą, to tam jakieś dziecko strasznie przeżywa za ścianą. My to słyszymy, ojej. Może tak, dobrze. Idźmy dalej. Gdy doświadczył poznania Boga, nagle stał się ewangelistą. Słuchajcie, nagle stał się ewangelistą, tak? Panie Abrahamie, poślij do moich braci, poślij tam do nich, bo oni giną. Nagle to zobaczył. Dlaczego to zobaczył? Bo miał poznanie, bo nagle znalazł się w takim miejscu i zrozumiał, że całe jego życie, zrozumiał, że jego bracia, że jego rodzina, że ci, którzy byli mu bliscy, którzy są mu bliscy, idą na zatracenie. I nagle zaczął wołać. Wierzę, że gdy poznajemy, gdy jesteśmy blisko Boga, im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej jesteśmy ewangelistami. Tym bardziej mamy świadomość, że ludzie wokół nas giną i mamy tym większe pragnienie, aby mówić im o zbawieniu, które jest w Chrystusie. I znowu takie pytanie. Jak bardzo leżą ci na sercu ci, którzy są wokół ciebie? Jak często myślisz o twoich sąsiadach, o twojej rodzinie? Czy jest już tak, że gdzieś machnąłeś ręką i myślisz sobie, a może nie ma sensu, ten, tamten, to się pewnie nigdy nie nawróci? A może warto jeszcze raz? Wiecie, Bóg jest tak niesamowity. Nawet wczoraj miałem taką sytuację, że zależało nam z Basią na jednej osobie, żeby przyszła. Mówiliśmy jej, gdzieś tam zjestowaliśmy z naszych po sąsiedzku, naszych sąsiadów. I przy okazji w ostatniej chwili innym sąsiadom też powiedzieliśmy, daliśmy zaproszenie, ale sądziłem, ci to na pewno nie przyjdą. Nie ma szans. Ale na tamtej osobie, ze względu na już pewną rozmowę i pewną pracę, że mi tak zależało, mówię, Panie Boże, żeby... I wiecie, tamta osoba nie przyszła, a ci sąsiadzi, o których w ogóle nie myślałem, to właśnie przyszły. Wiecie, to o czym to świadczy? Że czasem nie wiemy, co z tego, co robimy, przyniesie owoc. Wczoraj też znowu odniosłem się do tego spektaklu Cieszki. Jak opowiadała o tym, jak to drobne rzeczy czasami przynoszą potem efekt. Nagle się okazuje, że to, co nam się wydawało nieznaczące, że poświęciliśmy dla kogoś czas, że daliśmy trochę serca, że właśnie zaprosiliśmy kogoś, że powiedzieliśmy komuś o Bogu, to przyniosło owoc, którego czasem nie widzimy, bo nie wszystkie owoce widzimy od razu. I teraz takie pytanie kolejne. Co jest tym naszym bogactwem, o którym mówi Pan Jezus? I chciałbym tutaj otworzyć też jeszcze jeden fragment Bożego Słowa, który tutaj też jest na tych naszych slajdach. Pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział. To jest taki ciekawy fragment, w którym Paweł pisze do swojego wychowanka, do protonepiskopos kościoła w Efezie, który jest jego duchowym synem i daje mu rady. I daje mu rady w następujący sposób. I jakbyśmy sobie pomyśleli, jakie rady apostoł może dać swojemu duchowemu synowi. Na co może akcentować? Może staraj się o cuda, może módl się o chorych, może prorokuj każdemu, kogo napotkasz, może czyń wielkie cuda, staraj się o to, na to chodź nacisk, bo ludzie jak zobaczą cuda, to się nawrócą. Posłuchajmy, co Paweł pisze do tego swojego wychowanka. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeśli łączy się z umiarem, bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem.
Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki. Mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Bo korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Ty zaś, Boże człowieku, posłuchaj mnie teraz, zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, łagodność i cierpliwość. Staczaj dobry bój wiary, bo liczy się, ile cudów dokonasz w życiu. No nie jest tak napisane, tak? Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego masz powołanie, co potwierdziłeś pięknym wyznaniem wobec wielu świadków. Nakazuję ci w obliczu Boga, który wszystko ożywia, w obliczu Chrystusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył wspaniałe wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i zarzutu aż do przyjścia naszego Pana Jezusa, które się we właściwym czasie objawi. Cudowny, jedyny władca, Król Królów i Pan Panów, jedyny nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym, ten, którego nikt nie widział i zobaczyć nie jest w stanie. Jemu niech będzie cześć i potęga na wieki. Amen. Cudowne słowa. I gdy pytam dzisiaj sam siebie, co to jest za skarb, o który Bogu chodzi? Co to jest za skarb, o który Pan Jezus mówi w tej przypowieści o Łazarzu, który się ceni? Co to jest za skarb, o którym w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale 19-21 Pan Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie, tam, gdzie żaden złodziej, żadna tragedia, żadne nieszczęście. I nie mogę nie zacytować tego skarbu. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Kochani, największy cud i największa wartość to ty i twoje serce dla Boga. Pan John Wesley kiedyś powiedział takie piękne słowo, że Bóg jest bardziej zainteresowany, aby zdobyć ciebie w całości i twoje serce, niż przez ciebie innych ludzi. Może to jakaś jest prawda, to on powiedział, nie Biblia. Ale myślę, że Bogu bardzo zależy na nas, aby ukształtować nasze serce, aby skierować nasze oczy i nasze myśli na to, co dla Niego tak naprawdę się liczy. Na to, co dla Niego jest cenne. A On często nam powtarza, miłujcie się, bo miłość, bo Bóg jest miłością, bo miłość jest z Boga. Bo choćbym mówił językami, choćbym był najświętszym, najsprawiedliwszym człowiekiem na ziemi, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Paweł to napisał. Wiara, choćby największa. Nadzieja, choćby największa. Cuda, choćby największe. Bez miłości są niczym. Tak mówi Boże Słowo. Tak też nauczał nasz Pan. On nauczał o tym, że chce, żebyśmy byli święci i sprawiedliwi tak jak On. Ale jeżeli świętość i sprawiedliwość cenisz bardziej niż miłość, jeśli ona przykrywa miłość, to wpadniesz w legalizm i zaczniesz przestrzegać przykazania tak, jak faryzeusze przestrzegali przykazań. Oni naprawdę szczerze chcieli i odrzucili Chrystusa. Bo chcieli być święci niż On. Sprawiedliwsi niż On. A On wie, że wskazywał i nauczał, że dla Niego to nie chcę powiedzieć, że nie liczy się nasza sprawiedliwość. Liczy się to bardzo. I jestem bardzo mocno przekonany, że Bogu nie tylko zależy, ale wymaga od nas. I mówi, chcę, żebyście żyli świętym życiem. Chcę, żebyście rozumieli, jak bardzo dla mnie jest ważne to, abyście przestrzegali moich przykazań, bo miłować Boga to znaczy przestrzegać przykazań. Koniec, kropka. Ale z drugiej strony Pan Jezus mówi, musi to być zbalansowane, musi to być zrównoważone przez twoją postawę miłości w twoim sercu. Bo taki jest Bóg, taka jest Jego natura. Ludzie dzisiaj, i często to powtarzam, szukają fajerwerków. Szukają cudów, znaków. Biegną, gdzie, jaka konferencja, gdzie, jaki show, im większy, tym lepiej.
Jak tylko usłyszą, że gdzieś coś, jakieś cuda się dzieją, to tłumnie walą, żeby cuda zobaczyć, żeby usłyszeć. Jak gdzieś jakiś wielki koncert, jakieś wielkie nazwisko, to robią wszystko, żeby mieć w tym... Nie ma oczywiście w tym nic złego. Ale ja dzisiaj, tak, dla mnie jest takie pytanie, żebyśmy umieli to zrównoważyć. Żebyśmy umieli rozumieć, że nie to jest najważniejsze. Ale najważniejszy jest ten cud, który Bóg chce ukształtować w tobie. Co jest cenniejsze? Uzdrowienie czy sprawiedliwe życie chrześcijanina? Co jest cenniejsze? Cud czy Nick Wójcic, który bez rąk i bez nóg świadczy o tym, że Bóg mimo to kocha, miłuje, jest dobry. Nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka siostra Joni Erickson. Kojarzycie? Niektórzy nas kojarzą. Napisała taką piękną książkę. Też była sparaliżowana, jeździła na wózku. Była wspaniałym ewangelistą, wspaniałym świadectwem. Pomimo tego, że nie wstała z tego złóżka, z tego wózka, a jednak była w stanie być jej świadectwem. I to jest ten skarb. I to jest to prawdziwe bogactwo. Chciałbym się też zwrócić do tych, którzy może oglądają. Jeśli dzisiaj w jakiś sposób jesteś zagubiony, może jesteś w problemie, może jesteś w stresie, może twoje życie gdzieś tam się wali, może jakieś straszne wyzwania są w twoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że prawdziwym bogactwem jest nie to, co jest zewnętrzne, nie to, co tu widzisz, ale to, co gdzieś w głębi twojego serca jest dla Boga cenne. To, co w Jego oczach jest najcenniejsze. On widzi wszystko. On widzi ciebie. On widzi twoje motywacje. On widzi twoje serce. I On docenia i dostrzega to, czego może nikt inny na ziemi nie doceniać i nie dostrzegać. Jeśli zwrócisz się do Niego i będziesz chciał szukać tego, co jest prawdziwym bogactwem, On to na pewno doceni. Zachęcam cię do tego z całego serca. I zachęcam też nas wszystkich dzisiaj tutaj. Abyśmy raz jeszcze mogli, pomijając to, co tam się dzieje, gdzieś tam strasznego za ścianą, abyśmy mogli na koniec chwilę pomyśleć, na koniec tego mojego kazania i mieć taką refleksję, co jest moim bogactwem, co jest moim skarbem, jakie bogactwo buduję, o jakie bogactwo się staram, w moim życiu. Wierność, łagodność, dobroć, miłość. Czytałem ostatnio na koniec takie świadectwo o człowieku w XIX wieku. Był taki człowiek, mieszkał w Wiedniu, nazywał się Albert Schweitzer. Był człowiekiem z wyższych sfer i w dodatku bardzo, bardzo wykształcony. Miał 3 doktoraty z filozofii, z medycyny i z teologii. I prowadził bardzo wspaniałe, wystawne, bogate i bardzo prestiżowe życie. I w pewnym momencie swojego życia, w wieku 40 kilku lat, niecałe 50 lat miał, postanowił zostawić wszystko i pojechać do Afryki, aby tam głosić Ewangelię, budować szkoły, uczyć i pochylać się nad ludźmi. I tak spędził resztę swojego życia w Afryce. Wydając swoje pieniądze dla tych ubogich ludzi, budując szkoły, pomagając budować szpitale i nauczając o dobroci Chrystusa. Niech to będzie dla nas taki przykład, takie świadectwo. Jezus jest naszym podstawowym świadectwem, przykładem i Jego życiem, ale także wielu ludzi, którzy poszli za tym przykładem. Bo to jest ten obłok światów, który jest wokół nas. Chcielibyśmy się modlić na koniec, dobrze? Pochylcie swoje głowy, proszę. Panie Boże, drogi Jezu, bardzo Ci dziękuję, że masz takie serce i że widzisz wszystko i doceniasz. Pochylasz się nad ubogim i jesteś opiekunem wdów i sierot. Dziękuję Ci, Panie, że ani jedna łza, ani jedna dobra motywacja nie pozostanie bez
Twojego zauważenia, Twojego docenienia w naszym życiu. Z całego serca Ci dziękuję, Panie, że warto czekać na nagrodę, którą Ty masz dla nas. Warto otrzymać nagrodę od Ciebie i choć czasem otrzymujemy nagrodę tu na ziemi już, to jednak, Panie, najbardziej chcemy cenić tą nagrodę, którą Ty dla nas przygotowujesz w niebie. Amen. I dziękuję Ci, że warto czekać, Panie, na tą nagrodę. Że warto dbać i starać się o ten skarb, który dla Ciebie jest najważniejszy. Skarb Twojego charakteru w nas. Skarb Chrystusa w nas. Nadzieja, chwała. Tego chcemy, tego pragniemy. Panie, pomóż nam. Wspieraj nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.